Ruszyły prace remontowo-konserwacyjne na promie Zdzisław w miejscowości Waki. I to jest dobra wiadomość. Ale niestety mamy też złą. Wspomniane prace musiały zostać poszerzone o usunięcie skutków dewastacji, jakiej dokonali wandale w okresie zimowym. Przyjechali, sobie wzięli jakiś woreczek na te śmieci, nie wiem, co jak to się mówi. O pracach, jakie są wykonywane, opowie nam przewoźnik pan Grzegorz Cichy. W tej chwili konserwujemy linę. Zdjęliśmy koło, które napędza liny. No i będziemy go smarować. I no, wymiana będzie podłóg, które tam są nie popsute, nie. Malowanie będzie. No i jak to wszystko pokonserwujemy, to puszczamy go zaś później na wodę wprost. No pływamy. Pływamy od 12 godzin, od 8 do 20. Przeważnie przeprawiamy rolników, no bo tu rolnicy mają pola, to tamto, nie, łąki. No i rowerzyści też tutaj przeprawiamy, te samochody, nie, tak jak mówiłem. No i się tak staramy, żeby to, jak będziemy jeździć latem, pływać, żeby to jak najlepiej to wszystko funkcjonowało, nie? Miejmy nadzieję, że pracownicy szybko uporają się z zaplanowanymi pracami i prom Zdzisław zacznie kursować regularnie, o czym Państwa poinformujemy. Prom będzie kursował od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty od 8 do 18, w niedzielę prom nie kursuje.